Jak się mówi, postaci czy postacie? Postacie chyba. Postacie. Panie pisarzu. O. Panie dziennikarzu. Witajcie, dzień dobry, tu Melina w ESC Rock, a ze mną... Dobra. Dobra, jedziemy. Jedziemy. Dzień dobry, witajcie. Tu Melina Westerok. Ze mną, z wami Wojciech Chmielarz. Cześć Wojtek. Cześć. Bardzo miło cię widzieć. Zacznę tak. W zasadzie chyba większość pisarzy, autorów, ludzi piszących podkreśla, że pisanie to jest straszna robota, że po prostu się siedzi samotnie, zarasta pajęczyną i niektórzy podkreślają, nie wiem, Katarzyna Bonda na przykład mówi, że jak ona skończy, to zakłada jakąś piękną sukienkę, maluje się, żeby pójść w miasto. Więc moje takie pytanie jest, a co jest w ogóle fajnego w tym pisaniu? Czy jest coś fajnego? Znaczy, wiesz co, ja w ogóle jestem, jak coś takiego słyszę, to wiesz, mnie tak troszeczkę góra zaczyna rosnąć, bo sobie myślę, kurde, jak wy robicie wszyscy taką ciężką, niewdzięczną, niefajną pracę, słuchajcie, że kasy w Biedronce czekają, wiesz, dowolna inna robota, kurde, zajmijcie się czymś innym, jak tak przy tym cierpicie. Po prostu, kurde, wykonujemy jako pisarze pracę, którą by chcieli wykonywać, wiesz, jeszcze ci z nas, jak Kasia Bonda, czy jeszcze paru innych autorów, gdzie naprawdę dobrze na tym pisaniu zarabiamy, nie? I wiesz, wykonujemy pracę, którą chcieliby wykonywać, kurczę, ludzie na całym świecie, mnóstwo ludzi w Polsce, wiesz, spełniliśmy... Znaczy, ja mam tą świadomość, że, kurczę, mam ten przywilej i to, no... Żyję takim życiem, jakim by chciało żyć, kurczę, pewnie setki innych ludzi, wiesz, w całej Polsce, którzy marzą o tym, że napiszą książkę, ta książka będą bestsellerem, będą mogli być panami pisarzami, paniami pisarkami, tak? I opowiadanie na spotkaniach, ojej, jak mi ciężko, jak ja nie lubię pisać, to jest... Ale nie, poczekaj, bo ja trochę jako adwokat diabła, bo to, że jest fajnie, jak ci robią ekranizację Żmijowiska czy Wyrwy i grają fantastyczni aktorzy, super. Ale to, że idziesz ulicą i widzisz na wystawie księgarni swoje nazwisko zmultiplikowane, super. Ale siedzisz w domu i klepiesz w tę klawiaturę i to końca nie widać, bo to przecież nie napiszesz tego w jeden dzień, w dwa dni, tylko trwa tygodniami, miesiącami. Ale to pewnie, wiesz, ale to pewnie jest ileś takich, kurczę, innych niewdzięcznych robót, gdzie, wiesz, gdzie, kurczę, klepiesz, nie wiem, przez miesiące kod, nie, kurczę, tworząc cokolwiek, nie? Czy program do obsługi ruchu, ten... kurczę, praca marzeń też wielu ludzi, programista gier komputerowych, nie? Czy to sztucznej inteligencji, czy, kurczę, innych rzeczy. Wiesz, to samo, po prostu siedzą przed komputerami tam nawet więcej niż my, kurde, klepią te, wiesz, linie kodu, końca tego nie widać, potem są jeszcze jakieś crunchy i tak dalej, więc oni mają gorzej od nas, tak? Chodzi mi o to, jasne, to nie jest tak, że to są, wiesz, że siedzimy przez cały dzień, wiesz, kurde, papieros, whisky, nie, jednak natchnienie przyjdzie, coś tam sobie napiszemy i tak dalej. Jest praca, która wymaga dyscypliny, to jest praca, która wymaga, żeby ileś tam godzin, kurde, dziennie siedzieć i faktycznie stukać w tej klawisze. To jest praca, która wymaga, żeby od czasu do czasu robić przerwy na gimnastykę kręgosłupa, nie? Albo na bieganie. Albo na bieganie, tak. Wiesz, cokolwiek, żeby się poruszać. Ale kurczę, to jest fajna robota. To jest po prostu, wiesz, możesz siedzieć sobie, wymyślasz jakieś historie, które się narodziły w twojej... Znaczy, wymyślasz sobie historie z twojej głowy, potem je przelewasz na papier, a potem ci jeszcze za to w ogóle płacą. Wow! To a to tak. Powiedz mi na konkretnym przykładzie, bo kiedyś... tak, trwały prace nad ekranizacją Żmijowiska na Mazurach. Tak. Ja się zorientowałem, że to jest, jesteś w sumie niedaleko ode mnie. Spotkaliśmy się w naszej wiejskiej knajpie, znaczy mojej wiejskiej knajpie we wsi Warpuny. Minęło tam ileś miesięcy, wyszła twoja nowa powieść Wyrwa, właśnie teraz Tomasz Kot, Karolina Gruszka. Kto jeszcze? Grzegorz Damięcki. Grzegorz Damięcki, co za obsada. I ty mi wysłałeś SMS-a, coś tam, że dzięki, pozdro, bo przyczyniłeś się do inspiracji, tak, coś takiego. Tak było. Ja od razu, wiesz, zaintrygowany, a gdzie była ta inspiracja? No i się okazało, że to chodziło o moją wiejską restaurację. I na przykładzie, to powiedz mi, jak przebiega praca twojego mózgu, że od tego, że zjedliśmy sobie placki ziemniaczane w knajpie na wsi, coś ci tam odpaliło? Znaczy, nie do końca było tak, wiesz, to było tak, że ja miałem... dla mnie na początku, wiesz, praca nad książką to jest... to są jakieś elementy układanki, które mam w głowie.
Jeszcze nie wiem, jak ten obrazek będzie wyglądał. Jeszcze nie wiem, czy te wszystkie, wiesz, elementy z układanki pasują do tego, do tego samego obrazka, do tego, czy są z różnych zestawów, nic z tego nie będzie. Ale to było tak, wiesz, że okej, miałem jakiś pomysł na historię. Tak wszystko zaczęło się od tego, mam pomysł na historię, że jest scena pogrzebu, to jest młoda kobieta, która zginęła w wypadku samochodowym i w tłumie żołobników stoi trzech najważniejszych mężczyzn. Nie spoilerujemy, to w nie spoilerujemy, bo to jest na samym początku tej historii, nie? Jest, wiesz, jest jej mąż, jej kochanek i jej ojciec, tak? I to są trzej najważniejsi mężczyźni w jej życiu i zastanawiamy się, wiesz, zacząłem się zastanawiać, okej, co z tego może wynikać, kim są ci faceci, wiesz, jak oni reagują. Czy to ci przychodzi do głowy, czy byłeś na przykład na pogrzebie i wtedy... Nie, to akurat mi wpadło, kurczę, na spacerze z psem, kiedy przechodziłem obok parkingu. Więc okej, parking, samochody, wypadek samochodowy, ale dalej nie wiem. To jest tajemnica, nie? I wiesz, i kurczę, czułem, że w tej historii coś jest, wiesz, takiego przełomowego dla mnie, tak, że po prostu chcę się dowiedzieć. I długo się, wiesz, boksowałem z tą historią, o co tam w ogóle chodziło. I były takie dwa przełomowe momenty, które mi tę historię ułożyły. Pierwszy to właśnie to, co mówisz, tak? Jak na planie żmijowiska pojechałem na Mazury, potem spotkaliśmy się w tych warpunach, zobaczyłem tą knajpę i na razie powiedziałem, okej, kurczę, ta historia powinna się dziać gdzieś tutaj, tak? Knajpa wzorowana na tej knajpie, tak? Tu, taka mała miejscowość zagubiona pośród tych mazurskich wzgórz, że tam jezioro i właściwie nie do końca wiadomo, świetna knajpa twoja w warpunach, ta moja w książce troszeczkę gorsza, ale rozumiesz, nie no, taka zagubiona knajpa po prostu pośrodku niczego, właściwie nie wiadomo, czy ktokolwiek tu miałby tutaj przyjechać, nie, i cokolwiek jeść, i czym są ludzie, okej, tutaj bym chciał, żeby to się działo, tak, i potem też jak sobie pojeździłem po Mazurach, po różnych lokalizacjach, gdzie to kręciliśmy, to stwierdziłem, okej, to pasuje, tak, a drugim takim momentem przełomowym było to, dlaczego ja się strasznie cieszę, że Grzegorz Damiński gra w ekranizacji. Bo on nie jest on nie jest pierwowzorem postaci, ale jest, wiesz, jest inspiracją, tak? Bo wiedziałem już, okej, ten pogrzeb, tych trzech mężczyzn, Mazury i potem, tam miesiąc potem poproszono mnie, żebym wziął udział w sesji zdjęciowej, promocyjnej do audiobooka mojej poprzedniej książki, czyli Rany. I tamtego audiobooka czytał Grzegorz Damiński. My się wtedy spotkaliśmy, spędziliśmy razem dosłownie, nie wiem, z 15 minut, bo się spędzić, przyszedłem na jakiś pociąg, więc dosłownie tam wpadłem, przywitaliśmy się i wypadłem, ale kiedy patrzyłem na niego, miałem tak nagle, okej, to jest ten trzeci facet, tak? Kogoś takiego chcę, kogoś takiego. I nagle, wiesz, po prostu te trzy elementy mi się pięknie ułożyły w jeden taki w miarę spójny obrazek, już tam miałem bardzo mało rzeczy do wypełnienia, ale tak to mniej więcej działa, po prostu nigdy nie wiesz, kiedy trafisz na coś, się okazuje, że kurczę, nagle działa, tak, że czegoś ci, nie wiedziałeś, czy czegoś ci brakuje danej historii, dopóki tego nie zobaczysz i nagle stwierdzisz, okej, to jest ten puzzle, którego szukałem, chcę to wykorzystać, ten element rzeczywistości inspiruje mnie, chcę go wykorzystać w książce jako element fabuły. Czyli rozumiem, dobra, czyli to jakby wpada do głowy, powiedzmy scena pogrzebu, no. Spotkanie z aktorem, a czy zadaniujesz się myślowo, że muszę wymyśleć teraz z grubsza fabułę nowej powieści, albo mam pomysł, muszę wymyśleć, co będzie z tymi bohaterami w środku. Tak, tak, zadaniuję się, absolutnie, tak, bo znaczy to jest tak, właśnie sobie wymyślam. Nie, gdzie wtedy? Spacer, dom, biurko? Nie, słuchaj, biurko. Rower. Biurko, zeszyt. Długopis w dłoni i punkt po punkcie rozpisuje plan powieści, nie? Co się ma po kolei wydarzyć. Oczywiście ten plan potem jest do wyrzucenia, on się do niczego nie nadaje, jest beznadziejny. Może nie do końca, ale już ten, ale właśnie chodzi o to, żeby się zadaniować, nie? Żeby wmusić w swój mózg to, żeby już myśleć o tej fabule, żeby sobie zidentyfikować, gdzie ja widzę, że są problemy, gdzie są płcizny, które elementy mi nie pasują, których nie rozumiem. I wiesz, jak już jak w każdej robocie, nie? Kurczę, spędzisz ileś tam kurde czasu próbując rozwikłać jakiś problem, w pewnym momencie, kiedy załamujesz ręce, poddajesz się, udaje, okazuje się, że się nie udaje, wiesz, dzień potem, kurczę, podczas biegania, podczas spaceru z psem, czy podczas zakupów w sklepie z płazem, nagle się okazuje, kurczę, tak, już wiem, jak to zrobić, tak? Bo zobaczyłem, nie wiem, panią, która skacze na jednej nodze i nagle się okazuje, że tak, ona jest świetną postacią tej książki, ona nawet tą książkę ratuje. Tak, to jest to zadaniowanie, tak? Zmuszanie się do tego, żeby mózg nieustannie ci kombinował mniej lub bardziej świadomie
nad tą fabułą, jak ją rozwinąć, w którą stronę powiązać, w którą stronę rozwiązać, jak poszczególne wątki ze sobą spleść. To jest, kurczę, magiczny moment. Wiesz, to jest ten moment podczas planowania powieści, który ja uwielbiam, kiedy nagle się okazuje, że ja miałem, wiesz, ileś tam różnych linii fabularnych, ileś tam różnych elementów i nagle się okazuje, że ja to potrafię zapleść, kurde, w jeden fajny warkocz. Będzie, kurde, ale kurawa metafora, ale tak to wygląda. No to jest spójne, fajne i działa. A czy kiedy piszesz swoje czysto kryminalne historie, no bo ty tak jednak idziesz w różne kierunki, ale no powiedzmy, kiedy piszesz historię, gdzie musi być kto zabił, to przysłowiowe, to czy przystępując do wymyślania historii wiesz, znaczy znasz zawsze koniec, czy bywa, że ci to wychodzi z... Nie, słuchaj, wiesz, wiem, dokąd muszę dojść, poza tym, znaczy faktycznie jest tak, że ja mam ten etap, bardzo dużo relatywnie czasu spędzam na etapie planowania. Wydaje mi się, że więcej od moich kolegów i koleżanek po piórze i kryminalistów, dlatego że generalnie uznaję, że wiesz, kurczę, potem słyszę, wiesz, jak ktoś mówi, że no musiał przepisywać książkę, bo musiał przepisywać książkę 3 razy, nie? Kurde, nie, ja napiszę, oddaję, jest dobrze, tak? Ale dlatego, że ja 3-4 razy... Nie wkurzaj ludzi, no. Słuchaj, ale to dlatego, że ja 3-4 razy przepisuję plan. Tak? Bo na etapie planu jest najszybciej poprawić błędy, najszybciej je zidentyfikować. Tak? I jak masz dobrze zrobiony plan, to potem napiszesz dobrą książkę. No oczywiście wymaga poprawek, redakcji i tak dalej, nie? Ale nie masz czegoś takiego, że nagle musisz wrzucić połowę do kosza, nie zaczynać od początku. Żebym sobie w łeb strzelił. A powiedz, a piszesz, to był opis faktycznej sytuacji, czy retoryczny zwrot, że piszesz ołówek i zeszyt? Długopis i zeszyt na etapie pisania planu, tak. Nie w komputerze? Nie w komputerze. Kurczę, nie wiem, słuchaj, znaczy nawet kiedyś wiedziałem, ale jest coś takiego, że jak piszesz ręcznie, to ci głowa inaczej pracuje. Inne się obszary w mózgu uruchamiają i po prostu twarz. Plan zdecydowanie lepiej mi się pisze ręcznie, tak? I zdecydowanie lepiej mi się ręcznie go rozwija, wymyśla. Nie byłbym w stanie napisać planu na komputerze. Znaczy w ogóle, wiesz, to pisanie planu jest, kurczę, takie bezosobowe, takie, wiesz, chłodne, takie zimne, chirurgiczne, tak? Jakbym odciął od tego jeszcze ten element ludzki, wiesz, pisania ręką i wstukiwał w klawisze jak, kurczę, receptę, nie? No to tam już by w ogóle nie było żadnego, nie wiem, jakiegoś uczucia, jakiegoś pierwiastka ludzkiego. Nie czułbym z tym powiązania, nie, muszę to robić ten, ale jak już piszę książkę, to nie, to komputer, nie? I stukamy i z kolei sobie nie wyobrażam napisania książki ręcznie, ale to będzie dlatego, że mam za słaby przegub. Chyba Maciej się biedak. Mnie zafascynowało, kiedy się dowiedziałem, kiedy znany ci może Maciej Marcisz, który autor 2 powieści, obyczajowych o pokoleniu milenialsów, mimo że jest rocznik bodaj 88, czyli jeszcze młodszy od ciebie, on pisze wszystko ręcznie. Jak ja się o tym dowiedziałem, what? No. Faktycznie, wiesz, skrobię długopisikiem, wiesz, facet, który żyje już kompletnie w tych nowych technologiach, nawet dyskutowałem z tym, on mówi, że on po prostu... Tak, że musi. O przyjaźni, bo akurat o przyjaźni czytałem, bardzo fajna książka. Tak. No to wyobraź sobie, że pisał jakimś rylcem, no może nie rylcem, a... Dłutem na kamiennych tabliczach. Tak, tak. Słuchaj, nie, ja sobie tego nie potrafię wyobrazić, tak? Znaczy nie, nie wiem, czy bym się potrafił w ogóle, wiesz, odczytać, nie? Bo potem i tak by to trzeba było przepisać na komputer. A powiedz mi, ubawiło mnie kiedyś, przeczytałem twój post na fejsie o twoich drobnych, ale bardzo śmiesznych, przynajmniej dla mnie, wpadkach, które wynikają właśnie z tego, że się robi po drodze jakieś poprawki. Pamiętam, że coś pomylił i oczywiście czujni czytelnicy... Tak, zawsze wychwycą. Wychwycą. Tam pamiętam, że była jakaś historia, że pomyliłeś ilość drzwi w samochodzie. A tak, tak, ale to sobie wymyśliłem, wiesz, że mój... bohater powieści Wilkołak będzie jeździł Seicento takim starym. Tak. Bo mi pasowało, że to jest, wiesz, życiowy przegryw, więc, wiesz, Seicento, którego już się od dawna nie produkuje, który, wiesz, jest malutki samochód i tak dalej. No i się okazało w toku akcji, że to Seicento ma 5 drzwi, tak? Czyli od strony z przodu, z tyłu, nie, i te tylnie. Nie było nigdy takiej wersji Seicento. Nigdy nie było takiej wersji Seicento. Wzięło się stąd, że ja będąc w wieku tam nastoletnim, to jeździłem Tico, które z kolei Tico było 5-drzwiowe, tak? I mi się, wiesz, Tico zlało z Seicento.
I nikt tego nie wychwycił, tak? Ani ja podczas, wiesz, w mojej własnej redakcji autorskiej, ani ten, ani, ani potem moja redaktorka, ani, wiesz, w korekcie, po prostu poszło to. Wiesz, potem postanowiłem się bronić, stwierdziłem, kurczę, nie, na pewno, bo ktoś to wychwycił, mówię, nie, kurde, na pewno gdzieś tam we Włoszech, kurde, wersja pięciożwoła musiała być, nie? Zacząłem przeszukiwać internet, okazało się, że rzeczywiście nie było, natomiast jest jeden egzemplarz na świecie, którym jest wersją czterodrzwiową. Czy jakiś facet chyba gdzieś na Podkarpaciu, wiesz, sobie po prostu wstawił, wyciął i wstawił drzwi, nie? Jedne. Ale z takich, kurczę, wpadek jeszcze miałem to, co trochę mnie ubawiło. To w Ranie był taki fragment, wiesz, gdzie porzucał facet auto, mhm, nie? I żeby utrudnić jego identyfikację, no to, wiesz, ściągał wszystkie tablice rejestracyjne, tak, nie? I je gdzieś tam pakował do plecaka, potem wyrzucał, nie? Żeby się... I oczywiście, tak, te wszystkie numery na podwoziu, numery silnika i tak dalej, ale no wiesz, to w takich warunkach to nic z tym nie zrobisz, bo on nie miał pilnika, wiesz, chodziło, żeby spowolnić, odsuka identyfikację tego samochodu, a nie jej uniemożliwić. Nie, a na spotkaniu ktoś wstaje i przeprasza, mówi, że przepraszam, panie Wojtku, a co z naklejką na szybie, nie? Myślę, kurna, no tak, jeszcze naklejka jest z numerem, więc... Więc takie rzeczy się zdarzają, no niestety. Wiesz co, słuchałem, pocieszę cię, słuchałem rozmowy ze scenografem Wielkiej Wody, wspaniałego, no super serialu polskiego o powodzi w 97. I on, i to chyba w trakcie rozmowy zadzwonił do niego słuchać, w ogóle chwaląc, że robota scenografa na absolutnie mistrzowskim poziomie, tylko wiesz, czego nie zauważyli? Że rejestrację samochodu wszystko tak, ale nie zmienili rejestracji, w zasadzie numerów na łódkach, które się zmieniły w międzyczasie. Wiesz? Znaczy, wiesz, no... Ale te ludzie wszystko wychwycą, każdą rzecz, to jest... Nie, niewiarygodne, no ale to też się trzeba po prostu... Znaczy już mam tak, że się trochę z tym godzę. Znaczy oczywiście, wiesz, pilnujemy tego, wiesz, sprawdzamy wszystko. Ja już teraz uczulam moją redaktorkę, że słuchaj, czy już zrobiliśmy to 5-20, to już nie powtarzajmy tego. Ale no mam takie poczucie, że kurde, coś się może prześliznąć i po prostu trzeba się z tym pogodzić, no tyle. A ile czasu ci zajmuje dokumentacja? Nie mówię o tym wymyślaniu fabuły. Jasne. To mówię, wiesz, jeżdżeniu na lokacje, wiesz, czytanie jakiejś specjalistycznej wiedzy o Fiatach Seicento. To już było po. Wiesz co, to nie potrafię tego policzyć, bo to jest, wiesz, albo robota przed, nie? Kiedy wiem już na etapie planu, że pewnych rzeczy nie wiem i no i tam, wiesz, kontaktuję się z ludźmi, spotykam, no i to, wiesz, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie, coś takiego, nie? Tak, szybko, bo generalnie ja lubię wymyślać rzeczy, tak? Dlatego, wiesz, bardzo dużo moich książek dzieje się w ogóle w wymyślonych miasteczkach, tak? Których nie Leniuszek. Ma, jak Wilki, ten, słucham? Leniuszek. Trochę Leniuszek, ale kurczę, działa, nie? Działa. Czy wiesz, no, kurczę, no, ty dobrze wymyśliłeś, tak, że napisałeś książkę w Afryce i pojechałeś na dokumentację do Afryki, też bym pojechał, nie? To jest bardzo delikatny temat w rozmowach z moją żoną. Tak. Muszę tu się sięgnąć do notatek, bo nie pamiętam, to jest bardzo skomplikowana nazwa. Ja jako humanista, gdzie to mamy? No nie, nie. Na co ty zdawałeś na Politechnikę Śląską? Automatyka i robotyka. To nie tylko, że zdawałem, tylko się dostałem. Dostałeś się. A studiowałeś? Nie. Nie, a nie. Od razu to dziennikarstwo... Słuchaj, nie, bo to było, wiesz, to było z, ja jestem bardzo rozsądnym człowiekiem, wiesz, chodzę, przynajmniej tak sobie wyobrażam, chodzę twardo po ziemi. Nie, nie, gdybyś był rozsądny, to byś studiował robotykę na Politechnice Śląskiej, a nie dziennikarstwo w Warszawie. Hello. Ale dobra, bo to, kurczę, widzisz, dosyć, opowiem ci tam historię, wiesz. Dawaj. Okej, więc stwierdzam, jestem rozsądnym człowiekiem, zdaję na tą automatykę i robotykę, wtedy była tak zwana matura łączona, bo to była współpraca Politechniki Śląskiej z moim liceum, jak się zdało maturę z matmy na odpowiednim poziomie, to się z automatu przyjmowali, nie? Bo są dwie automatyki i robotyki na Politechnice Śląskiej, to była ta gorsza, na którą nikt nie chciał iść, więc nieważne. Więc okej, wiesz, więc kończę z maturę, mam indeks, wiesz, w kieszeni i sobie myślę, kurczę, to może spełnię swoje życiowe marzenie albo spróbuję, tak, żeby nie żałować. Nie będę zdawał na dziennikarstwo w Warszawie. I zdałem niestety, nie? Studia dziennikarskie, piękne studia, ale jaki życiowy błąd po prostu na końcu, no, na początku swojej przygody, bo oczywiście piękne studia, tak jak mówiłem, natomiast niewiele się z tego człowiek tak nauczy, wiesz, takich twardych rzeczy, nie, które się przydają. To jest zajebisty drugi kierunek.
Możemy przeklinać tutaj? Można. Możemy, okej, okay, dobra. Można. Czyli nie zamierzam jakoś bardzo, ale mi się wymknęło to. Więc zajebisty drugi kierunek, tak? Bo on cię bardzo ci rozszerza horyzonty, pokazuje różne rzeczy, możesz się spotkać z bardzo ciekawymi ludźmi, ciekawymi kierowcami, ale potem wychodzisz i się orientujesz, że w sumie kurde nic nie umiesz, nie? I więc jakoś się cieszę, że po tym błędzie początku kariery to mi się naprawiło, udało się naprawić i wyjść na ludzi. Ale, kurczę, powiem anegdotę, bo oczywiście to, co ja mówię, to powtarzają wszyscy moi koledzy z roku generalnie, których spotykam, że generalnie tak, może nie mówią, że to był największy błąd ich w życiu, ale generalnie mówią, że studia niewiele, znaczy niewiele dają tak, aby rozszerzenia horyzontu. Aż spotkaliśmy taką naszą koleżankę, która zrobiła karierę w korporacji, w dziale Public Relations, nie? I ona powiedziała, słuchajcie, nie. Bo ja tak mówiłam i wezwał mnie mój szef na dywanik i powiedział, Aniu, ja skończyłem ten sam kierunek na tej samej uczelni. Wiem, że ty masz rację, ale ci wszyscy ludzie wokół nie wiedzą i to, co mówisz, świadczy o nas. I ona pokiwała głową i mówi, że od tej pory mówi, że dziennikarstwo to jest trudniejszy kierunek niż prawo. Że tak mamy mówić, więc... Ale ta automatyka i robotyka, kurczę, mógłbyś teraz siedzieć w Kalifornii, wiesz, tam mieć pracę w jakimś koncernie informatycznym za nie wiadomo ile. Co sprawiło, że w ogóle chciałeś studiować automatykę, robotykę? Wiesz co, nie, właśnie nie chciałem, nie chciałem. Wiesz co, żeby też nie było, tak, ja uważam, że mam przynajmniej trochę ten umysł ścisły, tak. W ogóle nie lubię tego rozróżnienia na ścisłowców i humanistów, że to jest troszeczkę, wiesz, takie na siłę. No ale jest coś na rzeczy, no. Wiesz co, Wiesz co, ja byłem w matfizie i się przeniosłem do klasy humanistycznej, więc mam to porównanie i chciałem, naprawdę chciałem w tym kierunku ścisłym iść i po prostu dzięki nauczycielom, mówię bez ironii, zdałem sobie sprawę, no, że mój mózg niestety... Jasne jest tak, że niektórym bardziej wchodzi jedno, bardziej wchodzi drugie, wiesz, ale to bardzo często jest tak, że wiesz, gdy ktoś nie potrafi dodać dwóch do dwóch i mówi, że o, ja przepraszam, jestem humanistą. Nie, nie, po prostu ci nie chciałem uczyć matmy. Inna sprawa, że matematyka przez długie lata była źle uczona i dalej jest źle uczona, ale to już nie, może nie na temat na tutaj. I się po prostu robi krzywdę dzieciom i się im wmawia, że nie potrafią matematyki, pomimo tego, że mogłyby się jej nauczyć. Więc ja byłem trochę ścisłowcem, dobrze sobie radziłem z matmą, dobrze sobie radziłem z fizyką i bez problemu się na tą politechnikę dostałem, natomiast nie chciałem tego studiować. Wiesz, czułem, że to jest nie moje, zawsze chciałem być w ogóle pisarzem, nie? To było moje. Znaczy od kiedy? Od kiedy pamiętam, tak? Z krótką przerwą na to, kiedy chciałem być prywatnym detektywem. Ja, więc wiesz, połączyłeś. Połączyłem. Więc sobie wymyśliłem, kurczę, moja droga do kariery literackiej to jest dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Tak? Przez kilka lat będę dziennikarzem, poznam świat, poznam ludzi i dzięki temu będę pisał świetne książki potem. No to też się okazało nieprawdą, tak? Bo to jest dziennikarstwo i pisanie książek to jest zupełnie inny świat. Zgadzam. Są zupełnie inne umiejętności. Mało jest dziennikarzy, którzy potrafią napisać dobrą książkę, ale w sensie fikcję, tak, beletrystykę, bo sam reportaż to jest zupełnie inna szkoła, ale też w drugą stronę jest mało pisarzy, którzy potrafią napisać dobry reportaż, tak. Ja, wiesz, ja mam coś takiego, że moim marzeniem w ogóle zawodowym, które kiedyś zrealizuję, to jest napisanie reportażu. Tak? Takiego, wiesz, napisanie książki reporterskiej. Książkę reporterskie. Non-fiction, tak? Książka non-fiction, napisać to. Tylko jak się, wiesz, parę razy do takich tematów przymierzałem, to stwierdziłem, że jak cholera, nie wiem, nie potrafię chyba tego zrobić, nie wiem, jak się do tego zabrać. Niby mam, wydaje mi się, że mam jakiś temat, ale czy to jest naprawdę temat, wiesz, na 300 stron książkowych. Po prostu czułem, że mi brakuje iluś tam narzędzi w moim pudełku z narzędziami. Więc może kiedyś, wiesz, zacznę tak krok po kroku zdobywać te umiejętności, które są mi potrzebne i w końcu to marzenie zrealizować, nie? Więc... Fajne, bo to przez parę lat pracowałem jako, wiesz, dziennikarz, bo pracowałem w Pulsie Biznesu, tam pisałem jako wolny strzelec do kilku innych tytułów, nie? I to było nawet fajne, było nawet przyjemne, ale czułem, że mi tam czegoś brakuje, że to, wiesz, to nie jest mój świat. To nie jest mój język, to nie są moje umiejętności, że nie mam w sobie chyba też takiej bezczelności, wiesz? Żeby, kurczę, to co musi mieć prawdziwy dziennikarz, jak chce dobrze wykonać ten fakt, nie? Że ja zawsze jak do kogoś dzwoniłem z prośbą, żeby mi udzielił wiedzy, to miałem takie, kurczę, ja mu pewnie przeszkadzam, teraz on robi ważne rzeczy. Nie no, kurde.
jesteś nie możesz być dziennikarzem, jak się boisz, zawracasz głowę ludziom. Na tym ten zawód polega, nie? Więc to nie było, nie było moje. Ale być może też dlatego, słuchaj, też mam takie wrażenie, że być może dlatego, że nie spotkałem na swojej drodze nikogo, kto by mi ten zawód wytłumaczył. Tak, na swojej drodze zawodowej. Jest strasznie ważne w życiu w ogóle, żebyś spotykał na swojej drodze odpowiednich ludzi, tak? Którzy, jak coś zaczynasz robić, którzy cię wezmą i ci wytłumaczą, jak to masz robić i jak powinieneś to robić. I mentorzy, nie? Nie wiem, czy kogoś takiego miałeś w swojej robocie dziennikarskiej, tak? Czy Miałem osoby, które mi pomogły, natomiast w sensie takim mentorskim, jeśli to masz na myśli, chyba nie. To bardziej była, u mnie była bardziej inspiracja książkowa. To znaczy, w sensie ja czytałem wspomnienia dziennikarzy albo jakieś reportaże, takie książki reporterskie, które mnie fascynowały, jakby tym się inspirowałem. Nie miałem chyba takiego mentora, który by mnie poprowadził trochę. Nie. Jasne. Nie, to ja też czytałem, nie, oczywiście, wspomnienia różnych reporterów. Tylko ci powiem, zazdrościłem na przykład ludziom, to wtedy, w tamtych czasach, to głównie ludziom z Wyborczej, gdzie zebrała się wtedy, no, śmietanka najlepszych reporterów, redaktorów, i oni właśnie mówili tam, nie wiem, wymawiali nazwiska wielkich dziennikarzy, dziennikarek, którzy się opiekowali tą młodzieżą ówczesną. No. Zazdrościłem im tego, tak. No, więc ja mam wrażenie, że mi, bo też czytałem te, wiesz, książki, wiesz, z oczywiście Kapuścińskiego, nie, tam jakieś inne tytuły. Jest, była taka książka takiego francuskiego reportera wojennego, że już nie przypomnę jego nazwiska, nie? Oczywiście Terytorium Komanczów, nie? Perez Revert. Perez Revert, to genialne to jest. Wspaniała książka. Tak. Muszę w końcu gdzieś ją kupić sobie w końcu. Nie wiem, czy ktoś ją, czy jest w ogóle do kupienia, czy gdzieś na Allegro. Ją kupiłem na Allegro, wiesz? Tak. Bo gdzieś to wyszedł jakiś mały nakład, kiedyś to nie jest książka masowa. To wyjaśniamy widzom, że to jest słynny autor powieści przygodowo-sensacyjnych, thrillerów, Arturo Perez Revert. Był korespondentem wojennym hiszpańskiego dziennika El País i telewizji hiszpańskiej i napisał cieniutką, 150 stron. Tak, coś takiego. Książka, to niby nie jest o nim, tylko jego alter ego, dzieje się w czasie wojny w Jugosławii. Jedna z najlepszych rzeczy, jakie czytałem o dziennikarstwie wojennym. No. Więc wiesz, takie rzeczy czytałem, no, ale właśnie teraz z perspektywy czasu czuję, że wiesz, na tej ścieżce dziennikarskiej, gdybym spotkał odpowiednią osobę, która mnie nakieruje, trochę pouczy, przytrzyma blisko mnie, żeby wypłynąć w odpowiednią stronę, to może by się moje życie inaczej potoczyło, ale nie spotkałem i też dobrze, nie? Pamiętaj, kiedyś byłem pośrednikiem, bo kolega dziennikarz, zresztą telewizyjny, wiedząc, że znam paru pisarzy, powiedział mi, poprosił mnie o umówienie z pewnym pisarzem, którego jakoś szanował, podziwiał, i w prośbie było przekazane, że on ma, chciałby napisać powieść, tylko nie wie, jak się do tego zabrać. I mój kolega pisarz powiedział, no mogę się z nim spotkać, ale generalnie chodzi o to, że trzeba siąść na dupie i zacząć pisać. Tak. Czy mógłbyś wyjść poza tę mądrość i powiedzieć, jak zacząć pisać? Ale kurczę, ale to... Słuchaj, to jest mądrość, tak? Bo, okej, to jest, słuchaj, dobra, spróbuję troszeczkę na to wyjść, ale będziemy się dalej w tym temacie trzymać, tak? Bo wielu osobom się wydaje właśnie, że to, wiesz, siadamy i piszemy i, wiesz, jakieś muzy przylatują, unoszą nas z tym komputerem, nie? I tam, wiesz, piszemy i potem delikatnie zakładają. To nie tak. Znaczy, to jest praca, to jest normalna praca, która wymaga dyscypliny i ja widzę, że ludzie mają najtrudniej z tą dyscypliną, tak? A faktycznie trzeba siąść i ją napisać. Ja sobie robię tak, że sobie wyznaczam dzienny limit. Jak już piszę książkę, to sobie wyznaczam dzienny limit słów czy znaków, nie? To jest 1000 słów, nie wiem, 5000 znaków, 10000 znaków, ja to muszę dziennie napisać, tak? I dopiero jak napiszę, to mogę powiedzieć, ok, koniec na dzisiaj. Tak? I jak ktoś zaczyna pisać książkę, to niech zrobi tak samo. Tak, tylko oczywiście najczęściej osoby zaczynające mają jeszcze jakąś inną pracę, więc niech to nie będzie 10000 znaków, tylko, nie wiem, 2000. Tak? I codziennie siadać i pisać. Tak? I nie mieć do siebie żalu, jak pewnego dnia to się nie uda, tylko po prostu następnego dnia znowu siąść i znowu pisać, tak? Ale też się nie oszukiwać, że okej, nie, dzisiaj nie napiszę, jutro napiszę dwa razy więcej, bo się nigdy nie dzieje, tak? Potem się nagle okazuje, że wiesz, przez 14 dni nic nie zrobiłeś i właściwie to jest do wyrzucenia do kosza. Naprawdę ta dyscyplina i codzienne pisanie tego swojego limitu jest kluczowa. Oprócz tego, wiesz co, chyba uczucie, tak naprawdę, już jak mamy wchodzić w jakieś górne tematy,
oczywiście sobie zdaję sprawę, wiesz, jaką ja literaturę uprawiam, tak? Czy to jest literatura rozrywkowa, literatura eskapistyczna, literatura oczywiście kryminalna, czyli taka, która ma... Nie, ja zapewnić... wiem, że tak mówisz, ale coraz częściej, no... no na przykład wyrwa, no to już jest momentami poważna proza psychologiczna, więc ja bym... Zdarzają mi się takie rzeczy, ale spoko. Chociaż jak powiem poważna proza psychologiczna, to od razu osłabi się sprzedaż. Tak, nie, rozryweczka, super. Bierzcie ten... Ale chodzi mi o to, że kurczę, nawet takie książki, nie, wiesz, czyta się, znaczy jak one są napisane z uczuciem, tak, czyli wiesz, że piszesz na temat, wiesz, który cię obchodzi, tak, który cię wkurwia, tak, albo albo piszesz jakieś książki z miłości, tak, bo jest jakiś temat, wiesz, który po prostu kochasz, jesteś pasjonatem, te książki się zupełnie inaczej czytają. To jest jakiś cudowny przykład, kurde, nie mogę go wymienić, bo będzie, że krytykuję kolegów, ale... więc nie wymienię. Czytałem taką książkę z mocnym wątkiem przemocy domowej, który się tam pojawiał. Ja ją czytałem i załamałem rękę, bo widziałem, wiesz, że facet to napisał tylko dlatego, że akurat wtedy była afera związana z przemocą ten. I to był mocny, ten modny temat, więc on stwierdził, okej, biorę to na warsztat, nie piszę, ale on nie wie, o co chodzi, nie zna tych mechanizmów, nie potrafi ich sobie wyobrazić i tak dalej, nie? I dla porównania, żeby nie było, że to o nim mowa, bo nie mówię, bierzesz Gniew Miłoszewskiego, książkę, która ma swoje wady, szczególnie jeśli chodzi o finał, ale czujesz, że kurde, Zygmunta to naprawdę wkurwiało. Znaczy, było to pisane na pełnej kurwie. Tak, dokładnie. On po prostu musiał coś powiedzieć, musiał coś wykrzyczeć i to czuć w tej książce, tak? To nie jest najlepsza książka Zygmunta, to nie jest najlepsza książka z Szackim, ale jest bardzo dobre, dlatego że jest napisana właśnie... Tak? No właśnie. Na gniewie. Ja powiedziałem, znaczy, z emocjami. Tak, z emocjami. Ale wiesz, mówiąc to, ja jestem wielkim fanem Millennium Stiga Larssona. Mhm. I tak jak kochałem 3 tomy i kocham, ostatnio znowu sobie przeczytałem pod wpływem wizyty w Sztokholmie, tak po prostu jak przeczytałem Lagerkransa, który to kontynuował, miałem ochotę strzelać. Znaczy, to było niesamowite doświadczenie, że niby zgadzały się wszystkie elementy i widać, że oryginał pisał człowiek niezwykle utalentowany, a te ciągi dalsze pisał jakiś urzędnik słów, któremu zapłacili, który sprawdził, aha, powinno być Lisbeth Salander tak, Blomqvist to, tu będzie zwrot akcji, tutaj trochę przemocy, tutaj komuś tam poderżną coś. Tak, bo to tak. Tak totalnie bez duszy, bez atmosfery, bez serca, bez niczego. Niesamowite. I właśnie starałem, po prostu, bez serca. Tyle. Tak, tak, tak. Po prostu to czuć w literaturze tak... Także w literaturze gatunkowej. Zresztą są książki, gdzie widzisz, że kurczę, autor tym faktycznie żył, tak? Faktycznie chciał napisać. Właśnie czy to mówię, czy to z miłości, czy to z gniewu, czy z jakiego... Ale kurczę, coś go gniotło, musiał to napisać i napisał i to działa. Są takie książki, które podejmują, wiesz, wydawałoby się słuszne tematy, ale to często myślisz, kurde. Wspomniałeś wcześniej, że od zawsze chciałeś pisać, ale to zawsze ma jakiś... Zawsze początek. To co to było? Rodzice? Zobaczyłeś pierwszy raz literki? Kiedy to się... Nie wiem. Nie wiem. To jest straszne. Powinienem sobie jakąś fajną historyjkę na ten temat wymyśleć, ale nie wiem. Po prostu nie potrafię, wiesz, wymienić tego konkretnego momentu albo, wiesz, konkretnej przyczyny, dla którego stwierdziłem, że chcę być pisarzem. Tak? Dla której stwierdziłem, że chcę być pisarzem, tak? Bo, wiesz, mój tata jest chemikiem, moja mama jest chemikiem, okej. Babcia była polonistką, tak? Tylko ty się zdegenerowałeś. A nie, babcia była polonistką, ale to babcia z awansu, nie? Więc wiesz, znaczy no, jakby to coś ten tłumaczyło, nie? Ale nie no, słuchaj, tak, kurczę, myślę, że... Znaczy marzeniem moich rodziców było, wiesz, żebym miał magistra inżyniera przed ten... Ale już chyba im przeszło. Nie, przeszło im, przeszło, nie? Ale wiesz, był taki moment... Nie, słuchaj, oczywiście, wiesz, kurczę, wsparcie, nie? I tak dalej. Ale tak było widać, że kurczę... Coś, gdzieś popełniliśmy błąd, nie? Coś się nie udało. A co odbierasz jako swój debiut? Który druk czego? I w którymś momencie, który nie, telefon, mail? Ojej, ale to jest... Ojej, ale powiem sentymentalną historię. Dawaj. W końcu. Ten chyba po raz pierwszy w programie telewizyjnym. Słuchaj, generalnie było tak, że
Był taki moment, kiedy ja w ogóle, wiesz, straciłem wiarę w to, wiesz, że kiedykolwiek mi się uda wydać książkę, tak? I w ogóle dla początkującego pisarza, takiego, któremu nie wychodzi, najbardziej frustrujące jest to, jak wchodzisz do księgarni, widzisz te wszystkie książki, widzisz, że ludziom się udaje te książki wydać, wiesz, bierzesz do ręki, czy to nie napisali, wydaje się, że to nie jest, wiesz, dużo lepsze od tego, co piszesz, nie? Dlaczego tobie to... Co z tobą było nie tak? Nie wiem, nie wiem. Znaczy, wiem. Kiepsko pisałem, musiałem dojrzeć pisarsko i ten, i po prostu nauczyć się pisać, wtedy jeszcze nie potrafiłem. Bywa, tak? Ale miałem taki moment, kiedy stwierdziłem, kiedy to się nie uda, nie? Wtedy moja żona, mówiłam jej, wiesz, że naprawdę był taki moment, kiedy moja żona wierzyła we mnie bardziej niż ja w siebie. Nawet było dużo takich momentów, ale okej. Przygotowaliśmy się na przyjęcie dziecka, pojechaliśmy, wiesz, znaczy napisałem książkę, wysłałem ją do wydawnictwa, była ciąża, wiesz, pojechaliśmy do szpitala, moja córka się urodziła 13 listopada 2010 roku. Byłem, wiesz, przy porodzie, wiesz, brałem dziecko na rękę, wiesz, niosłem, żeby ją zważyć, nie, i tam te wszystkie i tak dalej, potem byłem jeszcze trochę z żoną, no i musiałem wracać ze szpitala do domu, żeby zająć się psem, nie, więc wróciłem ze szpitala do domu, wyprowadziłem naszego psa na spacer, wróciłem i stwierdziłem, jeszcze maila sprawdzę i tego samego dnia, kiedy urodziła się moja córka, dostałem maila z wydawnictwa, że chcą wydać moją książkę. Tak, więc taki, tak bym wierzył w znaki, ten powiedział, że to jest znak. Znaczy, wiesz, jednego dnia dwie przełomowe wydarzenia w moim życiu, czyli i zostałem ojcem, i zostałem pisarzem, takim prawdziwym, którego książkę faktycznie ktoś chce wydać, nie? Więc ja uważam Podpalacza za swój debiut i też, no właśnie, mówiłem ci, że kurczę, kiepsko pisałem, tak? Bo tak było, tak? Znaczy, może kiepsko to przesada, tak? Ale ten Podpalacz, wiesz, który poszedł do wydawnictwa, tak? I którego wydawnictwo Czarne, tak? I Monika Schneiderman wtedy, który jestem strasznie za to wdzięczny, postanowili wydać, to była troszeczkę inna książka niż ta, która trafiła do wydawcy, tak? Bo ja wtedy zacząłem pracować nad tą książką z redaktorem Tomaszem Zającem, tak? I do dzisiaj uważam, że Tomasz Zając po prostu nauczył mnie pisać, bo pokazał mi, w czym ja jestem dobry, w czym zły, tak? I tam było mnóstwo poprawek, wykonał tytaniczną pracę nad tą książką, ale dzięki tej pracy i właśnie, spotykasz kogoś, nie chcę powiedzieć, że Tomek Zając był moim mentorem, tak, bo nie, ale kurczę, był facetem, którego ja musiałem spotkać na tym etapie swojego życia, żeby on mi powiedział, Wojtek, potrafisz zrobić to, tak. A tego się nie tykaj, bo tego nie potrafisz, tego nie umiesz, to jest do wyrzucenia, tak, albo musisz nad tym solidnie popracować, żeby to zrobić, tak. Więc oczywiście ja byłem na początku niego wkurwiony, tak, bo wiesz, napisałem książkę, ktoś chce ją wydać. A jakim a to prawem jakiś redaktorzyna tak, będzie mi to w ogóle daj spokój, nie? Ale potem, wiesz, jak się, wiesz, jak spojrzałem to chłodniejszym okiem, no stwierdziłem, kurde, nie, on ma rację. Pewne rzeczy mi nie wychodzą, muszę nad nimi dłużej pracować. Już przy kolejnych książkach ta współpraca redaktor, wiesz, autor była dużo bardziej wyrównana, taka jak powinna wyglądać, tak? Ale przy tej pierwszej książce właśnie Tomkowi Zającowi jestem, kurczę, dozgodnie wdzięczny, bo bez niego pewnie bym dalej się błąkał, kurde, po jakimś pisarskim lesie i pisał. Okej, może nie wiadomo co, ale bym szedł w złym kierunku. A jeździłeś śladami książek? Ja na przykład, nie wiem, jako dzieciak pamiętam wyprawę autobusem komunikacji miejskiej warszawskiej, pojechałem gdzieś śladami którejś z powieści Adama Bagdaja, to się działo na Sadybie, a z kolei jako człowiek dorosły, na przykład tak się złożyło, byłem w Hiszpanii, czytałem ostatnią Bitwę Templariusza wspomnianego Reza Reverte, to w Sewilli chyba się, tak, w Sewilli. I chodziłem, zresztą wtedy się zorientowałem z oszukanej geografii Pereza Reverte, to znaczy, wiesz, jest prawdziwa ulica i nagle zaraz, przecież tutaj był cały kwartał, który gra, nie ma go, wiesz, w realu. Robiłeś takie rzeczy? Rzadko. Niedawno tak naprawdę, Jezu, gdzie ja byłem? Kolegiata w Łęczycy. Bo miałem spotkanie w Łęczycy i stwierdziłem, ok, jak jestem w Łęczycy, to muszę pojechać do kolegiata. Ona nie jest w Łęczycy, ona jest tam w takiej wiosce obok. A to jest, ale ja ją znam z takiej zapomnianej książki Uroczysko Zbigniewa Nienackiego. Ojej, no przecież pamiętam, tak. Tak, to on tam zmienił nazwę tej miejscowości, bo to było gdzie indziej, ale ja tą książkę czytałem z jakiegoś powodu za młodziaka, wiesz, 5-6 razy. Pojechałem tą kolegiatę zobaczyć i to jest, kurczę, naprawdę surrealistyczne przeżycie, bo masz to województwo łódzkie, które generalnie jest płaskie, nie, i tam są tylko jakieś pola kartofli, masz jakąś wioskę, gdzie jest parę domów na krzyż,
nagle ci wyrasta stamtąd piękna, wiesz, romańska kolegiata, wiesz, średniowieczna z XII bodajże wieku, czy nawet jeszcze wcześniejsza, ktoś tam wzięła, nie wiadomo skąd. Oczywiście potem ktoś mi zaczął tłumaczyć, że ona jest oszukana, bo ona przez wieki była tyle razy burzona i tyle razy obudowana, że teraz właśnie to jest wyobrażenie romańskiej kolegiaty, które miał jakieś tam... Niemniej, to niesamowite przeżycie, więc z takich wypraw to to. A propos Nienackiego, to Netflix teraz zrobił... Pana samochodzika. Bardzo jestem ciekaw. Bardzo jak oni to przysposobili do... Ale tak samo, wiesz, z Akademią Pana Kleksa, nie? Wychodzi... Ale Pan Kleks jest abstrakcyjny, znaczy abstrakcyjna rzeczywistość, a Pan Samochodzik działał się w PRL-u, wiesz, przecież Pan Samochodzik był ormowcem tam... Tak, było. Była bardzo duża tam wiara. Ideolo, wiesz, pytanie, no bardzo jestem ciekaw, jak oni to ale zrobią. Ale to jest też pytanie, kurczę, dlaczego, wiesz, te wszystkie PRL-owskie historie dla młodzieży jednak ciągle żyją, wiesz, ciągle jakoś powracają właśnie adaptacje. Okej, pan Kleks jest chyba przedwojenny, tak? Więc to wytnijmy. A nie pojawiają się adaptacje ja puszczałem nowej w samochodzie pozycji. Audiobooka Nienackiego, pana samochodzika, mojemu synowi lat, no teraz ma 11, to miał 10 i owszem, pytał mnie o niektóre rzeczy, bo nie rozumiał, o co chodzi i tak dalej, ale słuchał, znaczy po prostu wsiąkał w historię, znaczy ciekawiło go to, bo to po prostu super... Kurczę, to jest... Wciągające było. Okej, okay. To ja... Mnie to wciągało, ale ja żyję w takim błędnym przeświadczeniu, że to są historie zbyt skomplikowane i zbyt trudne dla współczesnych młodych ludzi, ale najwyraźniej się mylę. Nie, po znaczy prostu... wiesz, to być może są, no wiesz, no... Nasza rodzina to się specyficzna, bo dużo czytamy... Ale wiesz, no... Kurczę, ale nie, bo ja też jak, wiesz, jak byłem dzieckiem, jak to czytałem, to też wszystkiego nie rozumiałem, nie? Musiałem czasami chodzić, wiesz, pytać, nie? I do dzisiaj, wiesz, miałem Niesamowity dwór, nie? Tam jest wątek masoński. Ja w ogóle nie rozumiałem, kim są masoni. Po raz pierwszy słyszałem coś o jakichś masonach. Tam nie do końca było wytłumaczone w tej książce, kim oni byli. Stawiałem, kurde, o co chodzi, nie? Przez długi czas żyłem. Znaczy nie przeszkodziło mi to przeczytać całej książki, ale żyłem w takim... A skoro gadałem o tym, a kto był dla ciebie, no dla mnie Niziurski. Niziurski, dla mnie Niziurski. Niziurski to był w młodości... Bo ty jesteś 84 rocznik. 84 rocznik. Niziurskiego czytałeś w latach 90. W latach 90, w nowym tak. Ustroju. Tak, w nowym ustroju, ale wiesz co, no Niziurski, tam było mało Idero. No. Ona była wcześniej, ale nawet w Księdze Urwisów, która jest cudowna, mimo że socrealistyczna, to on jednak, to był tak, romantyzm przykrywał... Tak, ale ile tam było humoru, tak, Awantura w Niekłaju, nie, Szkolny Lud, Okula, nie ja, które tam czytałem z milion razy, nie? Uwaga na Czarny Parasol to Bardaj, tak? I Kapelusz za 100 tysięcy. Adelo, zrozum mnie. No, tak, było. No, musiałbym sobie jeszcze tam przypominać, ale z Niziurskiego czytałem obsesyjnie, po prostu fantastyczny pisarz, ale tam było tyle humoru, to było, wiesz, takie błyskotliwe i tam było tyle fantazji. Tak, to był ten... ale dla mnie... Taką chyba formującą książką to właśnie wbrew nie Niziurski, ale Kapelusz za 100 tysięcy Bardaja. Wiesz, to jest ta książka, o której mogę powiedzieć, wiesz, że na 100%, że od tej książki zaczął się moment, kiedy zacząłem nałogowo czytać. Tak, bo wcześniej coś, wiesz, potrafiłem czytać, ale nie wiem, tam było coś, jakaś chropowatość, nie potrafiłem się przekonać. Mama mi podsunęła Kapelusz za 100 tysięcy na jakichś wakacjach, gdzie nie było telewizora, wiesz, przeczytałem to, kurczę, i byłem zachwycony, wiesz, od razu z biblioteki, wiesz, kolejny Bardaj, potem Niziurski, Nienacki i tak dalej, to jakoś poszło. Powiedz, w jednej z rozmów, którą z tobą czytałem, ja to swoimi słowami streszę, ale mniej więcej chodzi o to, że po tym jak wymyślasz postaci, jak się mówi, postaci czy postacie? Postacie chyba. Postacie. Nie pisarzu. Panie dziennikarzu. Wymyślasz, panie prezydencie, panie rezydencie, to kulki są w net. No więc, kiedy wymyślasz bohaterów, no, powiedzmy, ujmijmy to tak, to, że zdarza się, że zaczynają ci, może nie tyle żyć własnym życiem, co zaczynają, poznajesz ich. Tak. Nagle, powiedzmy, jak to, powiem tak, kiedyś myślałem, że to jest ściema powieściopisarzy, ale jak sam zacząłem z tym walczyć, tak zrozumiałem, że faktycznie tak jest. Ale jak to jest w twoim wypadku? Co się dzieje z tymi bohaterami? Wiesz co, dobrze to powiedziałeś w pytaniu, tak? Poznaję ich lepiej. Znaczy to jest tak, że jak
Mam ten plan, ale tak jak mówiliśmy nam w poprzedniej części naszej rozmowy, tworzenie planu to jest czynność taka dla mnie bardzo sucha, wiesz, chirurgiczna, mało seksowna, męcząca, nienawidzę tego robić, tak? Okej, zaczęliśmy w ogóle rozmowę o tym, że nienawidzę pisarzy, którzy mówią, że nienawidzą pisać. Okej, ale mogę być lekkim hipokrytą, nie? Męczy mnie to, nie? Pisanie tego planu. I on jest właśnie taki bardzo, bardzo suchy, pozbawiony mięsa, nie? To jest taki sam szkielet, wiesz, wydarzeń. Wiesz, potem zaczynam pisać i widzę, jak te postacie zachowują się w różnych sytuacjach. Jak reagują na siebie nawzajem, jakim językiem mówią, tak? Ale to, wiesz, wynika z tego, że jak zaczynasz pisać, to po prostu całym sobą, całą wyobraźnią pracujesz nad tą książką. Wiesz, jesteś tak niesamowicie na niej skupiony i nawet w wolnych chwilach już kończysz pracę, nie? Ja mam coraz większy problem, żeby odciąć się od pracy w momencie, kiedy, wiesz, wstaję od komputera, nie? Niby trzeba, bo dzieci, życie normalnie, wiesz, trzeba się wszystkim zająć, ale kurczę, starasz się zrobić dla dziecka obiad i mu podać, a równocześnie cały czas rozważasz tą scenę w książce i nie potrafisz się od niej uwolnić, nie? Ale to tak wygląda. Nagle ci, wiesz, cały umysł pracuje nad tą książką i się okazuje, że to, co w planie jest nieważne, to trzeba, wiesz, skreślić i napisać nowy plan, przemyśleć, ale te postacie są już inne, niż wydawało ci się, że jest. Ale to jest niesamowity proces, to jest tak przyjemne. Jak mi się to po raz pierwszy zdarzyło, to byłem trochę przerażony, tak? W takim stopniu, kiedy nawet stwierdziłem, o mój Boże, po prostu te postacie totalnie mi się wyrywają pod kontroli, ja nie wiem, co się dzieje, a teraz na to czekam, bo wiem, że tak, kurczę, to jest ten moment, kiedy faktycznie tym żyjesz całym sobą i to jest, kurczę, magia. I to jest w ogóle niesamowicie przyjemny problem, proces, niesamowita przyjemna chwila. I dlatego to pisanie jest takie fajne. Tak, że... Nie chcę mówić, że naprawdę to przeżywasz, ale jest to bardzo bliskie temu. A powiedz mi, ty jesteś nowoczesnym dosyć pisarzem w tym sensie, że bardzo aktywny w mediach społecznościowych, jesteś podcasterem, słyszałem z miasta, że jakby angażujesz się, przynajmniej rozpatrujesz możliwości jakichś nowych form ekspresji pisarskiej. Z drugiej strony sobie czytam w prasie, że nie wiem, Salman Rushdie wchodzi w newslettery pisane do odbiorców. No, wszystko się zmienia. Znaczy, w którą stronę idzie? Znaczy, świat się cały czas zmienia. Jak się zmienia w tym sensie pisanie? Wiesz co, ja myślę, że samo pisanie się nie zmienia, tak? Bo tam... Trzeba składać litery. Oczywiście te książki są trochę inne niż były 100 lat temu, tak samo jak te, co były 100 lat temu, są inne niż te, co były 200 lat temu, tak? Więc, ale to jest jakaś ewolucja ten. To, co się zmienia i to, co się zmienia w niesamowity sposób, to jest sposób komunikacji z czytelnikiem i w ogóle, że ta komunikacja jest, bo kiedyś przecież były co najwyżej jakieś listy do gazet, nie? Gdzie publikowali panowie pisarze lub nie, tak? Gdzie się ich ten prosiło pana pisarza czy panią pisarkę, żeby coś zrobili. Potem to były tylko i wyłącznie spotkania autorskie, a teraz właściwie jesteśmy z tym czytelnikiem non-stop w kontakcie właśnie przez media społecznościowe. Wiesz co, ja też w ogóle gdzieś czytałem, nie wiem, czy to jest prawda, tak? Że jakiś... londyńskie wydawnictwo mniej lub bardziej oficjalnie powiedziało, że oni nie wydadzą książki nikogo, kto nie ma profilu, który jest obserwowany przez mniej niż 5000 osób. Nie? I bez tego w ogóle, nieważne jaką książkę napiszesz, oni tego nie wydadzą. Ale wynika to, co my robimy w mediach społecznościowych. Znaczy, oprócz tego, że faktycznie to jest przyjemne, bo masz kontakt z tymi czytelnikami, możesz z nimi porozmawiać, wiesz, i wiesz, że ta książka do kogoś trafia, tak? Dla mnie przez wiele lat to była niesamowita bariera, bo byłem przez bardzo długo mało aktywny w tych mediach społecznościowych. Ale wiesz, piszesz książkę, wyrzucasz ją do księgarni, czy ktoś ją w ogóle kupił? Czy ktoś ją w ogóle przeczytał? Jak ludzie na to reagują? A teraz masz natychmiast, wiesz, informację zwrotną. Mam, przeczytałam, podobało mi się, nie podobało mi się i tak dalej. Możemy o tym pogadać. Ale ta cała aktywność też, nie bójmy się powiedzieć, jest wymuszona przez rynek. Rynek książki, chyba nie tylko w Polsce, tak, się zrobił straszliwie przegrzany, bardzo dużo się tam dzieje, po prostu... no ktoś mi mówił, że cykl życia książki w Polsce to jest 3 miesiące. Tak. Jako były wydawca to ci mogę powiedzieć, że zasadniczo tak. Znaczy,
te książki, które żyją dłużej, potwierdzają regułę. Tak, tak, więc, ale tutaj państwu trzeba wyjaśnić, że to chodzi o to, nie, że wypuszczasz książkę do księgarni i jak ona się przez 3 miesiące nie sprzeda... Do widzenia. To do widzenia, cześć i cię nie ma, tak? I w związku z tym ci autorzy, tak, którzy chcą żyć dłużej, tak, niż te 3 miesiące, muszą sprawić, żeby ich książki były kupowane. Tak, czyli musimy nieustannie jakby nawiązywać kontakt z czytelnikiem, nieustannie nawiązywać relacje, przypominać o swoim istnieniu po to, żeby jak ten czytelnik idzie sobie po księgarni, patrzy na półce i patrzy, o, Meller. Prawda, książka tam sprzed roku, więc już, o, jaka stara, ale znam to nazwisko, nie chcę sobie zobaczyć, a kupię, nie? Patrzę, Chmielarz, odczytałem jego post na Facebooku, to wezmę, może ten, może książka też. O, był Chmielarz u Mellera, kupię ich obydwu. Dokładnie, nie? I działa, tak? Więc to tak wygląda, po prostu rynek jest niesamowity, jeszcze na rynku kryminału, tak? Gdzie się w Polsce wydaje ponad 400 bodajże w zeszłym roku kryminałów, tylko polskich autorów, tak? Więc więcej niż jeden dziennie. To jest niesamowita walka, tak? I ten nacisk na marketing, na obecność w mediach społecznościowych jest duży. I w moim przypadku muszę ci powiedzieć, że nawet nie tyle ze strony wydawcy. Po prostu ja sam to czuję, sam się zmuszam, może popełniam błąd. Tak? Może robię za dużo, może się niepotrzebnie spalam, może trzeba, wiesz, trochę przystopować i nie wrzucać posta codziennie, tylko nie wiem, 2-3 w tygodniu, nie, może to wystarczy. Ale czuję, obserwując rynek, po prostu czuję tą presję, że kurczę, okej, teraz mi się ileś tam rzeczy udało, może jestem na szczycie, albo jestem przynajmniej bardzo blisko tego szczytu, obiektywnie patrząc. Pytanie, jak długo? Tak? Jak długo się utrzymam na tej pozycji, tak? I kiedy zacznę się schodzić w dół, czy, albo jeszcze gorzej spadać w dół? Nie idź tą drogą. Pisarzu Chmielarz, nie idź tą drogą. Ale rozumiesz, ale to jest coś, co kurczę, każdy, czy prawie każdy pisarz w Polsce czuje. No. Trzymajmy się tego, że jesteś na szczycie. Niech to będzie puenta. Dobrze, okej. Okay. Dzięki Wojtek, serdecznie. Wojciech Chmielarz był ze mną, z wami w Melinie Westerok. Dziękuję, do widzenia. Melina w Westerok.